Mekalak 9MWR pokrywa silnika. Wyłącznik masy, silnik do ojca o pojemności 2,9 litra, generującym od 75 koni. Akumulator, dostęp serwisowy, kamera boczna, pokrywa osłaniająca chłodnicę i rozdzielacz hydrauliczny. Schowek narzędziowy. Maszyna wyposażona w automatyczny system smarowania wysięgnika i obrotu. Wysięgnik łamany typu offset. Zbiornik paliwa umiejscowiony pomiędzy kołami w ramie. Zamykany na klucz. Dostęp do pompy automatycznego tankowania. I dostęp do kabiny. Mekalak 9MWR kabina. Kierownica z możliwością regulacji w trzech płaszczyznach. Opcja wysuwania, łamania i pochylania. Pedał roboczy, dwufunkcyjny. Pedał hamulca z możliwością blokady. Nożny gaz. Pokrętło sterowania skrętnymi osiami. Tryb kraba, jedna oś zblokowana i dwie osie skrętne. Przycisk obsługujący wachliwą automatyczną oś. Otwarty, automatyczny, co oznacza, że po wciśnięciu pedału hamulca i zablokowaniu go, oś zostaje zablokowana i permanentna blokada mostu wachliwego. Wajcha do obsługi świateł drogowych, kierunkowskazów. Ekran multimedialny do obsługi maszyny i zmiany trybów pracy. Tryb postoju, tryb roboczy, uaktywniający nam kamery, tryb drogowy, stacyjka, przycisk uruchamiania silnika. Manipulator do obsługi podpory i niezależnie ustawionych podpór. System obsługi multimediów maszyny, tryb eco Mekalak, przycisk zmiany możliwości sterowania obrotami silnika między nogą a ręką, również sterowany z tego potencjometru. Tryb wyboru prędkości jazdy i tempomatu. Przycisk uaktywniający kamery oraz przycisk ustawień maszyny. Menu pozwalające nam zapamiętać 6 osprzętów hydraulicznych roboczych i ustawienie odpowiedniego przepływu oleju hydraulicznego. Ustawienia maszyny, informacje komputera pokładowego, ustawienia ogólne, ustawienia przycisków na joystickach. Każda funkcja może być przypisana do odrębnego przycisku i zmieniona. Ustawienia trybu drogowego. Światła drogowe włączone, kamera włączona, kogut sygnalizacyjny włączony. Pozostałe informacje: stan paliwa, ilość motogodzin, godzina, opcje sterowania poszczególnymi podporami lub lemieszem, przyciski do sterowania klimatyzacją i ogrzewaniem kabiny, przyciski funkcyjne, automatyczne zrzucanie obrotów, wycieraczki, spryskiwacz, oświetlenie robocze, oświetlenie dodatkowe wysięgnika, blokada wysięgnika, kogut, stały przepływ młota, sygnał ostrzegawczy przy przeciążeniu maszyny, tempomat i sygnał cofania. Manipulatory. Joysticki wyposażone w potencjometr, dodatkowe 3 przyciski oraz przycisk trójfunkcyjny sterujący kierunkiem jazdy. To samo powielone z drugiej strony.
przyciski sterujące. Przycisk odblokowujący szybko złącze maszyny, wyciszający sygnał dźwiękowy, jeśli maszyna jest bez osprzętu. Przycisk synchronizacji dwóch środkowych siłowników wysięgnika. Przycisk odwrotności sterowania łyżką. I przycisk zamieniający nam przód logiczny maszyny. Fotel operatora. Pneumatycznie sterowany, podgrzewany, z możliwością regulacji we wszystkich płaszczyznach.